dnia 12 stycznia bieżącego roku w Urzędzie Gminy Iwanowice odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego dla 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy. Sprzęt został zakupiony z dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości, a wniosek o dofinansowanie przygotował Urząd Gminy Iwanowice. Łączna kwota przekazana na zakup sprzętu wynosiła 34,5 tysiąca złotych, z czego wkład własny gminy Iwanowice wyniósł 2,5 tysiąca złotych. Torby medyczne R1 wraz z deskami ratowniczymi oraz szynami otrzymały ochotnicze straże pożarne z Damic, Iwanowic, Władysława oraz Żerkowic. Jednostki OSP z Iwanowic i Sieciechowic dodatkowo otrzymały defibrylatory zewnętrzne, w które zostaną wyposażone tamtejsze remizy. Na chwilę obecną już wszystkie 15 jednostek z terenu naszej gminy zostało wyposażonych w torby medyczne R1. Przekazany sprzęt z pewnością przyczyni się do poprawy zabezpieczenia ratowniczego i bezpieczeństwa na terenie naszej gminy. Dnia 15 stycznia bieżącego roku w Urzędzie Gminy Iwanowice odbyło się walne zebranie założycielskie Spółdzielni Socjalnej nad Dłubnią z siedzibą w Grzegorzowicach Wielkich. Inicjatywa skupia osoby, które pod szyldem Spółdzielni Socjalnej będą prowadziły działalność o charakterze biznesowym. Spółdzielnia została powołana przez gminę Iwanowice oraz Fundację Małopolska Izba Samorządowa. W swoim założeniu, jak podkreśla wójt Robert Lisowski, będzie to normalnie działająca firma, która ma za zadanie generowanie zysków oraz ciągły rozwój na rynku. Profil działania spółdzielni na początku nakierowany będzie głównie na usługi komunalne. W późniejszym terminie planowane jest również założenie kuchni oraz rozwinięcie usług opiekuńczych dla seniorów. Na założenie spółdzielni pozyskano środki finansowe z Małopolskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w kwocie 115 tysięcy złotych. Podczas zebrania wybrano władze spółdzielni oraz przygotowano dokumenty do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Gminę Iwanowice we władzach spółdzielni reprezentują Wacław Karnia, prezes, i Rafał Kowal, członek zarządu, zaś Fundację Małopolska Izba Samorządowa, Jacek Kwiatkowski, wiceprezes, oraz Aldona Okraszewska, członek zarządu. Na początku lutego odbył się wyjazd studyjny do Klucz w celu zapoznania się z dobrymi praktykami z zakresu spółdzielni socjalnej na przykładzie spółdzielni socjalnej Opoka. Po zarejestrowaniu spółdzielni zostanie przedstawiony plan jej działania na ten rok. Wójt podkreśla, że będzie to istotna forma działalności na terenie naszej gminy, która jednocześnie będzie dawała zatrudnienie jej mieszkańcom. Doświadczenie i kompetencje osób zaangażowanych w prowadzenie spółdzielni socjalnej nad Dłubnią dają natomiast podstawy sądzić, że ta inicjatywa po prostu musi się udać. W styczniu zostały rozstrzygnięte przetargi na modernizację budynku szkoły w Iwanowicach. To ważny krok w celu polepszenia warunków edukacyjnych i estetycznych nie tylko na terenie samej szkoły, ale i iwanowickiego przedszkola, które od nowego roku szkolnego zostanie przeniesione właśnie do budynku wskazanej szkoły. Wartość całkowita planowanych prac wyniesie 3 020 000 zł. Zakres inwestycji obejmuje m.in. głęboką termomodernizację budynku za kwotę 1 850 000 zł. Ma ona zabezpieczyć budynek przed utratą ciepła, zmniejszyć zapotrzebowanie na energię oraz jej zużycie. W ramach prac remontowych zaplanowano także adaptację pomieszczeń pod przedszkole na kwotę 700 000 zł oraz wymianę dachu za 470 000 zł. Wykonawcą będzie firma Novix z Alverni, która planuje rozpocząć pracę w budynku już od 7 lutego bieżącego roku. Zakończenie modernizacji budynku szkoły w Iwanowicach planowane jest natomiast na koniec sierpnia tego roku, a zatem jest szansa, że nowy rok szkolny dzieci rozpoczną już w odnowionym budynku, a przedszkolaki w nowym przedszkolu. W sobotę 27 stycznia odbył się już czwarty wykład zajęć w Iwanowickim Uniwersytecie Dziecięcym. Wykład zatytułowany Nasz niesamowity mózg poprowadził pan Tomasz Ruszkowski. Podczas wykładu dzieci poznały sposób, w jaki nasz mózg zbiera i przetwarza wszystkie docierające do niego sygnały oraz informacje. Dlaczego tak się dzieje? Od lewej i mózgu. Gdzie sygnał do prawej ręki? Żeby rysowała się od prawej ręki. Gdzie sygnał do lewej ręki? Żeby rysowała w powietrzu kwadrat. Te dwa sygnały w naszym mózgu, kiedy idzie z prawej strony do lewej strony, z lewej do prawej strony, te dwa sygnały łączą się w naszym mózgu gdzieś co? Muszą się skrzyżować. Krzyżują się w naszym mózgu, nawet sygnały, które zaczynają się zamknąć na miejscu.
Na zakończenie wykładu mali studenci wraz z panem Tomaszem przeprowadzili eksperymenty, w których próbowali oszukać umysł, prezentując tym samym jego niesamowite możliwości. Przypomnijmy, Iwanowicki Uniwersytet Dziecięcy to comiesięczne wykłady, konkursy, pokazy naukowe, warsztaty, eventy rodzinne i wycieczki. Celem inicjatywy jest zainspirowanie dzieci do własnych poszukiwań oraz pokazanie im różnorodności świata nauki. Do końca roku akademickiego 2017-2018 zostało jeszcze 5 wykładów. Ich terminy i tematyka znajdują się w kalendarzu na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Cieszmy się, że młodzi studenci tak chętnie uczestniczą w zajęciach. Życzymy im dalszej wytrwałości w tak aktywnie zdobywanej wiedzy. W sobotę 27 stycznia odbyły się pierwsze warsztaty plastyczne organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. Warsztaty plastyczne dla dzieci będą odbywać się w soboty od godziny 10, bezpośrednio po wykładach Iwanowickiego Uniwersytetu Dziecięcego. Zajęcia prowadzić będzie pani Krystyna Kowalczyk. Na warsztatach dzieci poznają nowe techniki plastyczne, które pozwolą im rozwinąć zdolności manualne, a także wyobraźnię. Na pierwszych zajęciach dzieci malowały zorzę polarną oraz robiły wycinanki z papieru. Podczas wykonywania prac widoczne było ogromne ich zaangażowanie oraz chęć stworzenia pięknych prac. 30 stycznia 2018 roku w gminie Iwanowice był dniem poświęconym profilaktyce i zdrowiu kobiet. Centrum Medyczne Maszachaba wraz z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach zorganizowało tego dnia warsztaty informacyjno-edukacyjno-zdrowotne skierowane do kobiet, podczas których mogły one nabyć wiedzę i umiejętności konieczne do zwiększania świadomości zdrowotnej oraz wykonać badania profilaktyczne. Dzięki ogromnej pomocy i wsparciu ze strony Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach udało się zrealizować na terenie gminy Iwanowice projekt dofinansowany z funduszy europejskich Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Blisko 50 pań w różnym wieku było zainteresowanych tym zdrowotnym wydarzeniem w gminie Iwanowice. Szereg kobiet zdecydowało się poddać badaniu mamograficznemu w mamobusie, który był do dyspozycji do późnego wieczora. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również popołudniowe warsztaty zdrowia. Prelegenci, lekarz-radiolog Tomasz Hećko, położna Barbara Tkaczewska oraz specjalista zdrowia publicznego, coach Joanna Rygucka, ciekawie i z zaangażowaniem wprowadzili uczestniczki spotkania w świat teorii profilaktyki onkologicznej z różnych perspektyw. Coraz więcej tych nowotworów jest wykrywanych. Powtórzę jeszcze raz, zachorowanych to liczba wykrytych przypadków. Nabytą wiedzę teoretyczną kobiety mogły wykorzystać w praktyce. Nauczył się techniki samobadania piersi na specjalistycznych fantomach. Na pamiątkę pozostaną w domach pań materiały informacyjno-edukacyjne oraz kalendarze. Mamy nadzieję, że obecność na warsztatach zaowocuje w domach uczestniczek spotkania. Liczymy na to, że panie podzielą się nabytą wiedzą i umiejętnościami z kobietami w swoim otoczeniu i przez to zachęcą inne panie do wykonywania regularnie badań mamograficznych w przyszłości.